Dzień dobry, cześć i czołem, ja jestem Luxor i witam was w kolejnym omówieniu aktualizacji do gry My Summer Car. Ostatnim czasem do gry wyszło sporo małych aktualizacji, jednak tylko trzy rzeczy zostały dodane. A więc skrzynia biegów otrzymała taką pokrywę inspekcyjną, dzięki której teraz możemy sprawdzić kondycję sprzęgła oraz koła zamachowego. Po zamontowaniu skrzyni w samochodzie i odkręceniu czterech śrubek możemy ją ściągnąć w dowolnym momencie i zobaczyć właśnie stan naszego sprzęgła czy też koła zamachowego. To oczywiście nie wszystko. Kierowca autobusu ma teraz nie lada wyzwanie, ponieważ musi pokazywać się na przystankach w określonych godzinach. To znaczy, że zostały dodane godziny przejazdu i odjazdu tego kierowcy. Mało tego, jeżeli podchodzimy do krzesła na przystanku, tej ławeczki, to nasza postać na niej siada. No więc dzięki temu może teraz będzie łatwiej zdążyć na autobus, albo po prostu będziemy wiedzieli, kiedy odjeżdża. To oczywiście jeszcze nie wszystko. Teraz, gdy auto na przykład stoi na górce, tak jak teraz widzicie, i otworzymy drzwi, kiedyś one po prostu się zamykały. Tak, teraz państwo widzą. Natomiast po najnowszym update'cie, gdy otwieramy drzwi trzymając nasz guzik lewy, to drzwi otwierają się na maksa, zablokują się tak już na długo i dopóki nie odjedziemy autem, one już tak będą otwarte. I w ciągu ostatnich kilkunastu aktualizacji dodano tylko te trzy rzeczy. Generalnie ten odcinek to zlepek ostatnich update'ów z ostatniego tygodnia, także było ich trochę sporo, a dodano tylko trzy rzeczy. Także w związku z tym, że pytaliście, kiedy ma Summer Car, to proszę bardzo, omówienie aktualizacji już jest, a w tym filmie to już wszystko. Ja dziękuję państwu za obejrzenie i zapraszam do kolejnych filmów. Tak więc cześć i czołem!